Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Po raz kolejny dzisiaj będziemy majstrować, znaczy ja będę majstrować przy tym dziadku, czyli przy Mercedesie W140S350. A co będę dzisiaj robił? Gówno. Będę wymieniał oświetlenie, znaczy oświetlenie, będę wymieniał żarówki, także niezwykle ciekawy na pewno będzie odcinek. Dlaczego ja robię takie pierdoły na tych odcinkach? Nie wiem. Uważam, że większość z Was, tych, którzy oglądają ten film, jak i poprzednie, gdzie ja cokolwiek robiłem przy tych samochodach, zna się dużo bardziej ode mnie na motoryzacji. I na pewno macie fajny ubaw. Co tam leży? I na pewno macie fajny ubaw. Kurwa, to jest? A nie. I na pewno macie fajny ubaw. Patrząc na to, jak ja to nieudolnie robię, bo też szczerze czasem w duchu się śmieję z ludzi, na przykład na siłowni, gdzie przychodzi jakiś nowicjusz, powiedzmy, żeby nikogo nie urażać i obrażać, i robi jakieś głupoty. Także też głównie dlatego, no i głównie też dlatego, że nie mam pomysłu co nagrywać, ale już niedługo będę próbował przygotować się na zawody kulturystyczne i będzie na pewno dużo filmów z treningów i tych innych pierdół. A dzisiaj jeszcze zostałem przy klasycznej motoryzacji. Co dzisiaj będzie robione? Może najpierw powiem, co zostało zrobione przy tym samochodzie. Więc tak jak wcześniej może Wam wspominałem, albo niektórzy oglądali może odcinek, gdzie wymieniałem felgi na takie oto 19 felgi AMG. Także ci, co oglądali ten odcinek, wiedzą, że po drodze, po dystansie wydarzyła się ciężka sytuacja, a mianowicie zostały rozpierdolone, została rozpierdolona zwrotnica razem z łożyskiem i koło się po prostu ocierało o, nie, zacisk się ocierał o tarczę hamulcową. Nie dało się jechać, trzeba było to zrobić na miejscu, tam gdzie auto stało. Na szczęście udało się to zrobić. Ale zastanowiło mnie to i troszkę zaniepokoiło, ponieważ nie było słychać żadnych niepokojących odgłosów. Nie było słychać żadnych stuków ani nic. Po tym, jak oddałem auto do kolegi, okazało się, że tak, dwa górne wahacze są do wymiany. Końcówki drążka i łączniki stabilizatora i gumy chyba od dolnych wahaczy. Także wszystkie te rzeczy zostały wymienione. Zawieszenie generalnie już jest całe zrobione w tym samochodzie, także z tym mam spokój. No i co pod maską? Pod maską tak, mechanik wleciał, uszczelka, fresh, wężyk od wspomagania, fresh, co tutaj jeszcze, a co nie jest jeszcze fresh, no to tak, ten silnik jeszcze nie jest umyty, muszę go jeszcze gdzieś umyć, w sensie ktoś to musi zrobić, bo to trzeba mieć specjalne zezwolenia podobno na to, o widzicie, tutaj jeszcze są jakieś wycieki, ale generalnie najprawdopodobniej są to wycieki właśnie z uszczelki pokrywy zaworów i to trzeba zrobić, żeby na pewno, znaczy to trzeba umyć, żeby na pewno sprawdzić, czy są to właśnie wycieki z uszczelki pokrywy zaworów. Następna rzecz, jaką trzeba zrobić, to na pewno jest maglownica do regeneracji, najprawdopodobniej turbo do regeneracji i najprawdopodobniej właśnie turbina jest przyczyną tej mułowatości tego samochodu, że on po prostu no, nie jedzie, nie jest to najszybszy, nie jest to demo prędkości. I następna rzecz, jaką trzeba zrobić, no to albo jakoś mądrze pospawać tutaj ten zbiorniczek, bo zobaczcie, kurwa, gdzie ja to nagrywam? O, syczy, słyszycie? Syczy. A tak naprawdę chodzi o to, że tu jest gdzieś ułamane i albo to trzeba pospawać, albo kupić taki cały nowy zbiorniczek, bo jak widać jest tutaj delikatny właśnie wyciek płynu chłodniczego. A dzisiaj co miałem robić? Aha, dzisiaj miałem wymieniać żaróweczki. Kupiłem takie oto sztosy, takie niby białe światło. H7, kurde, jeszcze na siłowni muszę jechać, ja będę na cały pierdolony przez to. Tutaj mamy jakieś gówna, ja mam wymienić tom, więc muszę odkręcić to coś. O, łatwo dosyć poszło. I zaraz zobaczymy, kurwa mać, żeby to nie spadło. Dobra, zaraz to wyjmiemy, tam jakiś pierdolił. Dobra, żaróweczka wleciała, zobaczymy co to nam da. Oła. Otwórz pan. O. Zaświeć pan. Jak to świeci? No kurwa, patrz, zajebiście białe światło, nie? Kupiłem takie oto sztosy. No zajebiście białe światło, co za oszusty. To jest białe światło. Przecież tu jest bardziej białe jak tutaj. Przecież to jest żółte. Ale mnie pani w sklepie oszukała. No, białe światła będą.
Ja, pokaż mi to, patrzcie. Patrzcie, co kupujecie. Patrz, gdzie to kurwa jest? Tutaj. O, jak ta firma się nazywa? Nie ma. O, jest. Tutaj, o, H7 z Philipsa. White Vision Ultra. 4200 kelwinów. Szkoda, że nie Jarków, kurwa. No nie, no, jak to jest białe światło, no ja pierdolę, chciałem to zmienić, nie? O, tutaj nawet nie będę tego zmieniał, no, to nie ma sensu w ogóle. Albo chuj, zmienię już na te dwie, tak jak to będzie. Przód jest zrobiony, jeszcze muszę zrobić tył. Jak to zrobić? Tak się robi. Kurde, każdy się otwiera, a to się nie otwiera. Ja jebie, co tu się odpierdoliło? Kurwa, kombinerki weźmie. O, teraz wyszło. No i oczywiście takiej... Nie, nie, mam taką, dobra. Patrzcie, z szpeca. Raz to trzeba założyć jeszcze, czekaj, to jest tak i tak jakoś. Co to jest? A tak, tak. Tak, tak, chuj wie jak. Chyba siedzi, dobra. I świeci się. A, ale tu teraz jebła. Dobra, udało się, jest to wymienione, jednak już świecą, świeci z jednej i z drugiej strony. Także wszystko spoko. Czego tak pikusz? Czego tak pikusz? Witam ponownie po dwóch dniach. Co mi zostało? Zostało mi wymienienie żaróweczki H1 w prawym reflektorze, no i wymienienie gwiazdy na masce. I tak w ogóle, jak wyciągnąłem tą żarówkę z tego, z dołu lampy, myślałem, że to kosztuje 2-3 zł taka żaróweczka, a tu się, wiecie, idę do Intercarsu, mówię, pan się pyta, czy takie lepsze, czy jakieś takie słabsze. Ja mówię, że no, lepsze, nie? Stać mnie, milionerem jestem, to stać mnie. Mówię, że lepsze, nie? I się okazuje, że takie dwie żarówki lepsze kosztują 85 zł. Myślałem, że tam kurwa się przewrócę na tym krześle. No, ale wziąłem właśnie dwie lepsze i dwie takie słabsze. Chyba ta, co tam jest, to jest raczej taka słabsza i kupiłem właśnie, czekajcie, tu gdzieś będzie tutaj. No, to są te lepsze z Boscha, to i tak nie są najdroższe. H1, ja w ogóle nie wiedziałem, że takie żarówki są. H1, no o, i to jest ta żarówka niby, tu do góry nogami pokazuję. O, to jest ta żarówka niby gorsza. Dobra, ja to wkładam z powrotem tam, to będzie na zapas. Dobra, zamontujemy to. Na szybko, tylko tu potrzebuję jakieś światło. O, to będzie szybka robota. Kurde, skomplikowane to niby taka żarówka. To nie są proste rzeczy. O, podpięte, teraz trzeba zobaczyć, czy to działa. No i co? Nie działa. Ja pierdolę, kurwa. To światło, jak widać, od dołu nie świeci. Nie wiem, czy to widać, no, ale to świeci po prostu bardziej, a to świeci mniej. Dobra, no ale jak to się nie udało, przynajmniej próbowałem. Dobra, tej żarówki się nie udało zrobić. Także trzeba to będzie dać do szpeca niestety. Ale jeszcze do zrobienia jest ta gwiazda, która jak widać jest tutaj. Kurwa! Co za gówno! Jak widać jest ta gwiazda jeszcze do zrobienia, która jest w nie najlepszym stanie. Tu mamy kupioną nową. Patrzcie, jak się błyszczy. Mieni się pięknie. Podobno oryginał. 100 parę złotych i niby to jest oryginał. Były też po 300 zł, więc śmiem troszkę w to wątpić, że jest to oryginał, no ale wygląda solidnie, to jest całe metalowe, także nie jest jakieś plastikowe gówno. O! To naprawdę jest takie proste, nie wierzę w to. A teraz? Ja pierdolę już! Kurwa, ja tu po treningu jadę specjalnie. Czekajcie, to powinno być tak, że Mercedes-Benz jest tak. Czyli tu trzeba wsadzić tak. Okej. Aha, przecież kurwa, jak jestem głupi, przecież to wkładasz i to kręcisz, ty ciuły głupi! Zobaczcie, żebyście, może ktoś ma W140, nie wiem jak to zrobić, to żeby oprócz śmiania się z moich umiejętności, ktoś coś z tego wyniósł, to tu jest takie pokrętło i jak to coś tutaj jest zakończone białym jest w tym, no to można to wyciągnąć, czyli kręcisz w lewą stronę, a musi być, tak jak widzicie, te białe, no tak ustawione, żeby
żeby to było prawidłowo zrobione i żeby się trzymało. I finalnie tak się prezentuje nowa gwiazda na masce W140. Pięknie to wygląda. Z tej strony jeszcze zrobimy ujęcie. Cyk! Patrz pan! Ja pierdolę! I to by było na tyle dzisiaj z W140. W następnych filmach będę wam po prostu pokazywał to, co albo ktoś inny zrobił przy tym aucie, tak jak właśnie w tym przypadku było jakieś tam zawieszenie, elementy zawieszenia robione, gdzie ja nie ma szans, żebym to zrobił. Albo jakieś pierdoły, takie właśnie jak wymiana znaczka, inne jeszcze jakieś takie rzeczy, które tu będę robił, też będę wam po prostu zdawał relacje. No i co? Także jeszcze kilka mechanicznych rzeczy i Mercedes będzie gotowy. Na samym końcu chciałbym każde z tych trzech aut na razie, które posiadam, w tym roku może się uda jeszcze czwarte kupić, to chciałbym po prostu na końcu zrobić taki kosztorys, ile każde auto mnie kosztowało. No ale to zrobimy na końcu. A na dzisiaj to by było... Czemu ja się cały czas patrzę za siebie, jakiś zjeb, kurwa. Tutaj tak, tak, ja pierdolę. Na dzisiaj to by było już wszystko. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zapraszam was na następne filmy. Sprawdźcie też poprzednie filmy. I trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć. Jeszcze jedną rzeczą zapomniałem się pochwalić. Mianowicie... Tutaj, w tym miejscu... Tu. Zobacz to, kurwa. Aż się kamera rozdupcyła. Patrz, badaj to, hopie, badaj to. Tutaj już jest, nie ma już gąbki, a jest prawdziwy korek od tego Mercedesa na kluczyk, także nikt mi paliwa nie odsączy, nie ukradnie. Coś niesamowitego. No, takie rzeczy tutaj mamy. Takie rzeczy. Dobra, zamykamy.